Witajcie. Jeżeli kiedykolwiek w poprzednich filmach mówiłem Wam o dzięciołach, to mówiłem głównie o dzięciole dużym, który potrafi wyjadać pisklęta z budek lęgowych. Tu trzeba zaznaczyć jedną istotną rzecz. Robi to tylko wtedy, kiedy budka powieszona przez nas jest źle wykonana, czyli jeśli występują tam szpary, przez które on jest w stanie zlokalizować pisklęta, wykuć mały otwór i wyjeść te pisklęta ze środka. Zatem wina niejako spada nie na dzięcioła dużego, a na nas, jeśli powiesiliśmy złą taką budkę. W Polsce mamy 9 gatunków dzięciołów oraz jeden gatunek, który też należy do tej rodziny, to krętogłów, który troszeczkę się od nich różni, przede wszystkim tym, że nie potrafi wykuwać dziupli oraz tym, że nie jest gatunkiem osiadłym. Rola dzięcioła w naszym lesie jest zupełnie niebagatelna. Dzięcioły, oprócz tego, że chyba każdy słyszał, że są lekarzami lasu, czyli zjadają korniki, zjadają szkodniki, robią coś, czego inne ptaki praktycznie nie potrafią, albo potrafi to bardzo niewiele gatunków, czyli wykuwają dziuple. Z tych dziupli korzystają one same oraz cała rzesza innych gatunków ptaków, tak zwanych dziuplaków. Przede wszystkim wszystkie gatunki sikor, czyli sikory i na przykład też muchołówki. Te ptaki z kolei odpowiadają za to, jak dobrze w naszym lesie będą czuły się szkodniki. Więc w zależności od tego, ile mamy dzięciołów w danym lesie, tyle będziemy mieli ptaków drobniejszych, owadożernych i to też wpływa na to, jak dobrze czują się tam szkodniki. Stąd coraz częściej w lasach pozostawiane jest martwe drewno, po to, żeby po prostu dzięcioły mogły sobie korzystać z tego drewna, wyjadać różne owady żyjące w tym drewnie, a przy okazji, żeby wykuwały jak najwięcej dziupli. W tym odcinku chciałbym Wam pokazać, jak można spróbować przywabić takiego dzięcioła do swojego ogrodu. Oczywiście mamy ciągle jeszcze okres zimowy, więc najlepszą formą przywabiania ptaków jest po prostu ich dokarmianie. Dlatego w tym odcinku pokażę Wam, jak w prosty sposób wykonać karmnik specjalnie właśnie dla dzięciołów i cieszyć się obecnością tych ptaków w swoim ogrodzie. Zapraszam. Do wykonania naszego karmnika dla dzięciołów potrzebny nam będzie kawałek pieńka, taki najlepiej większy pieniek, ja mam akurat taki. Oczywiście najlepiej, żeby to było drewno suche, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby było to już lekko przypruchniałe drewno, gdyż łatwiej będzie nam po prostu wiercić w nim otwory. Do tego celu możemy wykorzystać właściwie każdy typ drzewa, pod warunkiem, żeby był na tyle miękki, że da się w nim spokojnie wiercić za pomocą wkrętarki albo wiertarki i tutaj mamy na końcu właśnie wiertło piórowe, które służy do wiercenia otworów. I sprawa jest bardzo prosta, jak wykonać taki karmnik. Otóż w takim pniaczku musimy wykonać kilka do kilkanaście otworów, głębokości mniej więcej takiej, jak właśnie długość tego pióra w wiertle piórowym, czyli to będzie kilka centymetrów. Oczywiście miejsca wykonywania otworów są dowolne, więc zabieramy się do pracy. Następny. Mamy wykonanych kilka otworów. Oczywiście lepszym narzędziem niż to będzie wiertarka, dlatego że nie będą siadać akumulatory, tak jak mamy w moim przypadku, dlatego że jest zimno, no to one przysiadają. Niemniej już te kilka otworów wystarczy, żeby skończyć nasz karmnik. Ostatni element, który tu potrzeba zastosować, to jest po prostu haczyk do zawieszenia tego pnia gdzieś na drzewie, żeby sobie wisiał, żeby był niedostępny dla nieproszonych gości. Haczyk można spróbować wkręcić od razu, a najlepiej jest tak naprawdę go nawiercić, więc bierzemy wiertło i ostatkiem sił naszej wkrętarki spróbujemy wywiercić otwór po to, żeby można było wkręcić haczyk. O, i w tej chwili nasz karmnik jest właściwie gotowy. Z tym, że nie ma tu jeszcze najważniejszej rzeczy, czyli pokarmu. Co należy umieścić w tych otworach, które wykonaliśmy?
każdy tłuszcz pochodzenia zwierzęcego. Więc najprościej jest to smalec, to jest najtańsza wersja, może być mielona w malakserze słonina. Przy mieleniu słoniny warto pamiętać, żeby dodać troszeczkę oleju roślinnego, dlatego że może się nam malakser po prostu spalić. Ona jest dosyć sztywna, najlepiej ją pokroić w drobną kosteczkę, potem zmalaksować i dolewać troszeczkę oleju roślinnego, żeby nam po prostu ten malakser się nie uszkodził. Można też od czasu do czasu, jak jest bardzo zimno, w takie dziury wpychać kawałeczki po prostu mięsa mielonego i to też będzie chętnie zjadane przez dzięcioły. Dzięcioły preferują właśnie pokarm pochodzenia zwierzęcego. Ja użyję tutaj takiego najprostszego, najtańszego smalcu. Bardzo tłusty kawałeczek i możemy go tutaj wcisnąć właśnie w tą dziurę. Tu mamy następne dwie dziury. Z takiego karmnika oprócz dzięciołów oczywiście także będą korzystały inne ptaki, takie jak przede wszystkim sikory, które też chętnie korzystają z różnych źródeł tłuszczu zwierzęcego, nie tylko z nasion słonecznika, które w naszym karmniku znajdą, ale chętnie będą odwiedzać także taki karmnik. Jeśli mamy ładne, spróchniałe drzewo, to możemy także wykorzystać różne naturalne szczeliny, które tu powstały i też możemy tam spróbować wepchnąć odrobinę smalcu. I też będzie się trzymał i też będzie atrakcyjny na pewno dla zarówno dzięciołów, jak i innych ptaków. Dobrze. Nasz karmnik jest gotowy. Wystarczy go teraz powiesić, żeby ptaki mogły sobie z niego korzystać. Jeśli nie mamy pieńka, a mamy na przykład duże uschnięte drzewo, możemy otwory wykonać także w nim. Wtedy dzięcioły bardzo chętnie będą tutaj też korzystały z tego drzewa, tym bardziej, że widać najczęściej po suchych drzewach, że dzięcioły te drzewa dobrze znają i regularnie odwiedzają, stąd dużo większa szansa, że po prostu znajdą wystawiony dla nich pokarm. Tu trzeba mieć na uwadze to, że także inne zwierzęta, które mogą dostać się, wdrapać się po pniu, będą mogły skorzystać z takiego miejsca do karmiania i wyjeść po prostu wystawiony dla dzięciołów pokarm. W tym miejscu bardzo istotna uwaga, nie nawiercajmy nigdy w ten sposób żywych drzew, gdyż po prostu ulegną one zniszczeniu. Jeśli chcemy nawiercać jakieś drzewo jeszcze rosnące, to nawiercajmy tylko drzewa martwe i tutaj też jest fajny pomysł. Jeśli macie jakieś stare drzewo owocowe, które wymaga wycięcia, bo zaczyna próchnieć, może warto w całości go nie wycinać, tylko zostawić taki kikut dwumetrowy i tam dokarmiać ptaki. Zarówno dzięcioły, jak i drozdy, sikory. Można tam też umieścić karmnik. Niekoniecznie trzeba się od razu pozbywać całego martwego z drzewa z ogrodu. Można je po prostu wykorzystać po to, żeby służyło ładnie ptakom. Jeśli nie mamy takiego wiertła piórowego, wkrętarki ani wiertarki, to także sprawa nie jest jeszcze całkowicie przegrana. Możemy taki smalec umieścić w szczelinach zwykłej kory tutaj zdrowego, rosnącego drzewa. Nie ma problemu, możemy skorzystać z tego. I to także będzie atrakcyjne dla dzięciołów, z tym, że tu musimy mieć na uwadze to, że do tego będą mogły się dostawać także inne zwierzęta, tak jak na przykład koty, kuny, które też chętnie będą korzystać z tego źródła pokarmu. Nie tylko ptaki, ale właśnie także zwierzęta, które po prostu po pniu wejdą sobie tutaj do góry. Proszę bardzo. W tym miejscu dodam, że ta metoda jest bardzo często stosowana przez fotografów przyrody, którzy po prostu wabią w ten sposób dzięcioły, żeby zrobić im zdjęcie. Wystarczy aparat ustawić teraz w taki sposób, żeby ukryty tutaj pokarm był niewidoczny, a dzięcioł pięknie z boku będzie dawał się nam fotografować. I karmnik zupełnie naturalny dla dzięcioła mamy gotowy. W tym miejscu dziękuję ślicznie za uwagę, jednocześnie zapraszam na kolejne moje filmy. Jeśli chcecie wiedzieć, kiedy będą pojawiać się następne filmy Ptasiej Strefy, sugeruję zasubskrybować kanał, jednocześnie odwiedzić nasz fanpage na Facebooku oraz stronę www.ptasiastrefa.pl. Tymczasem ja uciekam. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!